Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję bardzo ciekawy telefon z głośnikiem w pięciokierunkowym klawiszu nawigacyjnym, czyli Sony Ericsson T303. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ogólne informacje. Telefon obsługuje cztery standardy GSM: 850, 900, 1800, 1900 oraz łączność sieciową 2G. Niestety komórka nie obsługuje standardów UMTS. Posiada slot na jedną kartę SIM. Wygląd, wykonanie i spasowanie. Z przodu widać głośnik od rozmów, logo Sony Ericsson, wyświetlacz TFT o rozdzielczości 128x160 pikseli wyświetlający 64000 kolorów o wielkości 1,8 cala ukryty za lusterkiem. Logo operatora, klawisze nawigacyjne, w których jest ukryty główny głośnik. Klawiatura alfanumeryczna. Z tyłu znajduje się aparat fotograficzny 1,3 megapiksela. Logo Sony Ericsson. Z prawej strony nie ujrzymy niczego. Natomiast z lewej, zaczep na smycz, port Fastport. U góry nie znajduje się nic. Zaś na dole widać mikrofon. Aparat komórkowy wykonano częściowo z plastiku, a częściowo ze szczotkowanego aluminium. Wykonanie jak najbardziej zadowala, jakość jest znakomita. Wygląda bardzo elegancko dzięki lusterku z przodu i lustrzanymi wstawkami. Pomijając to, komórka jest bardzo malutka i waży 92 gramy. Znakomicie się ją trzyma w dłoni. Wpasowuje się w nią idealnie. To naprawdę bardzo dobry i malusieńki telefon. Polecam go bardzo. Podzespoły. Bateria to litowo-polimerowe ogniwo o pojemności 930 mAh. Maksymalny czas rozmowy to 9 dni. Natomiast maksymalny czas czuwania to 17 dni. Procesor to jednorodzeniowa jednostka o nieznanej nazwie. Niestety więcej informacji o nim nie znalazłem. Całkowita pamięć wbudowana tej komórki to 8 MB. Niestety nie podlega ona rozszerzeniu kartą pamięci. Aparat fotograficzny 1,3 megapiksela robi zdjęcia w rozdzielczości 1280x1024 z czterokrotnym zoomem cyfrowym, nie posiada on lampy błyskowej. Ani nie nagrywa on filmów wideo. Responsywność. Responsywność jest ok, ale nic poza tym. Troszkę długo trzeba czekać, aby zareagował na komendę. Ale cóż od niego oczekiwać, był to budżetowy telefon, który miał służyć do dzwonienia i SMS-owania, a przy tym miał elegancko wyglądać, żeby nie było wstydu, bo wiadomo jak było z wyglądem tych najtańszych telefonów z tamtego okresu. Funkcje multimedialne. Pierwszą multimedią jest przeglądarka internetowa WAP. Drugą multimedią jest Track ID, czyli aplikacja do rozpoznawania muzyki. Trzecią multimedią są dwie gry. Ich tytuły to Asteroids, Quadra Pop. Czwartą multimedią jest radio z RDSM. Piątą multimedią jest dyktafon nagrywający w formacie AMR, jakość nagrań jest ok. Szóstą multimedią jest odtwarzacz muzyki MP3. Łączność i komunikacja. Transmisja danych. X8ML, WAP 2.0, GPRS klasy 10. Bluetooth 2.0, USB 2.0. Podsumowanie. Podsumowując, Sony Ericsson T303 to ciekawy i funkcjonalny telefon budżetowy. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Przede wszystkim podoba mi się porządne wykonanie i cała gama funkcji multimedialnych. Na plus jest również rozmiar tej komóreczki, jest bardzo mały, a co dopiero po zasunięciu. Natomiast wielkość ekranu i szybkość działania nie robi szału, lecz jest to zrozumiałe, BAPE to był dość budżetowy model. Zakończenie. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.